Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla nas biednym. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Czym jest łaska? Kiedyś ktoś powiedział, że nie lubi słowa łaska. Uważał, że słowo miłość oznacza to samo i jest o wiele lepsze. To błąd. Łaska idzie dalej niż miłość. Człowiek kocha to, co według niego jest w jakiś sposób godne miłości i myśli, że Bóg jest taki sam jak on i dlatego mówi: muszę kiedyś zwrócić się do Boga i spróbować być godnym Jego miłości, a wtedy On mnie pokocha. Łaska Boża jest przeciwieństwem ludzkiego myślenia. Czym jest łaska? Zapytałem pewnego dnia. Odpowiedzią było miłosierdzie. Cóż, to prawda, że zarówno miłość Boża, jak i miłosierdzie Boże są cudowne. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ze względu na swoją wielką miłość, nas umiłował. Zarówno miłosierdzie, jak i miłość Boga są w łasce. Łaska Boża idzie dalej. Przypuśćmy, że przestępca stoi skazany przed sędzią. Miłosierdzie okazane mu byłoby wielką rzeczą, ale gdyby w sercu ludzkiego sędziego było możliwe pokochanie takiego skazańca, tak całkowicie niezasługującego na to, byłby to cud. Gdyby sędzia tak kochał winowajcę, że postawiłby się na miejscu skazańca, poniósłby karę za wszystkie jego zbrodnie, a następnie wziąłby go do swojego domu, czyniąc go domownikiem i powiedział: dopóki żyję, wszystko co mam jest twoje? Czy wśród synów ludzkich okazano taką łaskę? Czym jest łaska? Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset.